Dzień dobry. Smith & Wesson MNP15 Sport 2 to mój pierwszy AR. Niedawno zrobiłem filmik o początkowym wrażeniu dotyczącym tego karabinka. Jestem w trakcie przygotowywania dłuższego materiału, natomiast teraz chciałbym podzielić się wrażeniami z pierwszych trzech wizyt na strzelnicy. Najpierw muszę odnieść się do standardowego chwytu, który okazał się dla mnie tragiczny i uniemożliwiał mi wygodne trzymanie broni. Już po pierwszym strzelaniu zdecydowałem się zmienić go na akcesoryjny Magpul Moe Slim. Różnica na korzyść jest bardzo wyraźna. Co ciekawe, chwyt Magpula jest ciut mniej pochylony niż standardowy. Producent twierdził, że taka cecha zapewni pewniejsze dociskanie kolby karabinka do ciała oraz mniejsze obciążenie nadgarstka. Myślałem, że to tylko marketingowy bełkot, ale byłem zaskoczony, jak mała różnica w kącie chwytu zmienia na korzyść komfort strzelania. Niestety ten akcesoryjny chwyt ma dwie drobne wady, ale o tym opowiem w innym materiale, bo dziś nie o tym jest film. Dużym plusem konstrukcji AR-15 jest regulowana kolba. Pozwala to na zmianę odległości oka od przeziernika, gdzie drobne różnice wpływają na to, jak będziemy widzieć muszkę i cel. Co jeszcze odczułem, to fakt, że im krótsza kolba, tym karabinek bliżej ciała. A to wpływa na kąt ugięcia ręki podtrzymującej w łokciu, która przy krótszej kolbie mniej mi się męczyła. Zakończenie stopki jest chropowate, dosyć szerokie. Jej kształt jest zaokrąglony. Współpraca z kolbą była dla mnie poprawna, chociaż jestem niemal pewny, że odmiany akcesoryjne są lepsze. Strzelając z przeziernika miałem wrażenie, że taki celownik jest lepszy do strzelania dynamicznego niż statycznego. Było mi trudniej precyzyjnie mierzyć w punkt, ale łatwiej w obszar. Zauważyłem też, że korzystanie z karabinka w jego najprostszej wersji, czyli z otwartymi przyrządami celowniczymi, ma dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, taka opcja jest niesamowicie lekka. W tym przypadku masa poniżej 3 kg sprawia, że nawet długie celowanie i strzelanie nie jest męczące. Dodatkowo nic się nie zepsuje. Poza tym, taka broń jest jakby bardziej pierwotna, nie wiem jak to określić, ale ma to swój urok. Niestety spust nie jest zbyt sportowy. Opór to około 3 kg, a jego praca dosyć chropowata. Na szczęście droga i reset są dosyć krótkie. W porównaniu z pistoletami reset działa znacznie bardziej wyraźnie. Mam na myśli to, że język spustowy mocno odbija. Bardzo dużą różnicą pomiędzy prezentowanym karabinkiem a kałaszopodobnymi, oprócz mniejszej masy, jest jej bardziej korzystne rozłożenie. Broń nie ciąży tak mocno naprzód. W praktyce, porównując wrażenia ze strzelania do zastawy M21S, stwierdzam, że znacznie szybciej mogę przenosić ogień na różne cele z mojego AR-a. Mniejsze jest wrażenie bezwładności trzymanej broni. Przy dłuższym strzelaniu jestem również zdecydowanie mniej zmęczony. Porównując MNP15 do klasycznego kałasza na nabój 7,62, różnica w szybkości operowania karabinkiem jest bardzo wyraźna. AR-15 ma po prostu mniejszy odrzut. Kontynuując porównania z kałaszami, uważam, że ergonomia manipulatorów jest zdecydowanie lepsza w AR-ach. Przeładowanie oraz wymiana magazynka jest szybsza i przyjemniejsza. Po wystrzeleniu ostatniego naboju suwadło pozostaje w tylnym położeniu, czego nie ma w AKMS-ach. Pozwala to na szybsze przeładowanie, bo po włożeniu nowego magazynka nie trzeba odwodzić całego suwadła, a tylko nacisnąć przycisk zwalniacza. Działanie mechanizmów było z początku dosyć toporne, ale po kilkuset strzałach jest ciut lepiej. Niestety, podczas ładowania kilka razy miałem sytuację, że magazynek nie zatrzymywał się w szkielecie. Pomagało pogmeranie w załadowanych nabojach albo mocne dobicie magazynka w szkielet. Czy jest to wina magazynka? Niestety miałem tylko ten jeden dołączony z karabinkiem, więc nie mogłem zweryfikować tego tematu. Otwór na magazynek nie ma dużego powiększenia, więc szybkie podpięcie jest dosyć trudne, przynajmniej dla amatora. Oczywiście można się wyćwiczyć, ale w mojej ocenie nieco powiększony otwór byłby pomocny. Koncentrując się na tym, co jeszcze w praktyce odnotowałem, muszę przyznać, że końcówka dźwigni przeładowania mogłaby być nieco większa. Aby wygodnie ją odciągnąć, muszę robić to za pomocą dwóch palców. Zresztą jej wyprofilowanie nie jest zbyt wygodne. Gdyby lewa część była nieco dłuższa, dałoby się ją odciągnąć bez problemu jednym palcem. Obecnie też to jest możliwe, ale niezbyt komfortowe. Chwyt przedni ma małą średnicę, co akurat bardzo mi pasuje, bo mogę go wygodnie objąć dłonią. Pod kątem odprowadzania ciepła muszę stwierdzić, że ma tylko kilka otworów z dołu i od góry.
W dużej części AR-ów chwyt wygląda zupełnie inaczej i pozwala na szybsze chłodzenie lufy i rury gazowej. Chcę jasno powiedzieć, że przy rekreacyjnym pykaniu jest ok. Natomiast mam wrażenie, że można by na niego narzekać, gdyby rozpatrywać karabinek do strzelania IPSC i poważniejszych treningów. Jeżeli chodzi o celność, to wypowiem się w tym temacie więcej w szerszym materiale, który przygotowuję. Na szybko jestem jedynie w stanie stwierdzić, że nie zauważyłem żadnych dziwnych odskoków od celu czy pocisków układających się bokiem na tarczy. Na 300 sztuk wystrzelonej do tej pory amunicji nie było zacięcia. Podsumowując, okiem amatora stwierdzam, że ze Smith & Wessona strzelało mi się zdecydowanie łatwiej niż z klasycznego kałasza kalibru 7,62 czy zastawy M21S W5,56. Znacznie prościej było mi kontrolować odrzut i ładować kolejne pociski w celu. Byłem też w stanie wyraźnie dłużej mierzyć bez zmęczenia mięśni i drgających rąk. Obsługa manipulatorów była przyjemniejsza. Miałem jednak bardzo ciekawe odczucie, że karabinek jest bardziej narzędziem do robienia otworków w tarczy niż bronią. Ciężko mi to opisać, ale gdy strzelałem z kałaszopodobnych, czułem, że operuję czymś poważnym. Sposób przeładowania dawał więcej frajdy. Tutaj wszystko jest takie bardziej mdłe, trochę zabawkowe. Chciałbym jeszcze dodać, że taniość karabinka jest odczuwalna. Jakość materiałów, z jakich wykonane są poszczególne elementy oraz działanie mechanizmów jest przeciętne. Widać to i czuć. Osoby, które spotkały się z drogą bronią albo lubią klasę premium, szybko zrozumieją, o co mi chodzi. Tego typu aspekty nie mają znaczenia dotyczącego podstawowych cech produktu, ale często mocno wpływają na to, czy coś nam się podoba, czy nie. Zapraszam do odwiedzania mojego kanału oraz subskrybowania, bo niedługo pojawi się dłuższy filmik o prezentowanym karabinku, gdzie postaram się go ocenić najpełniej, jak jestem w stanie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia!